Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarotistka Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop dla wodników, dla wszystkich wodników zodiakalnych, ascendentalnych, jeśli macie, kochani, ten znak, czy w Słońcu, czy w Księżycu, też horoskop jest dla Was. Karty Tarota oraz wyrocznia siedmiu energii. Także zaczynamy od kart Tarota. Dobrze. Ogólnie zaczniemy, jaki to będzie miesiąc, czerwiec, co tutaj może się potencjalnie wydarzyć w czerwcu u wodnika. U wodnika dużo pracy, możliwe doszkalanie, możliwe jakieś treningi, moi drodzy, coś będzie trzeba uzupełnić w edukacji, dużo pracy, ale też i dobra współpraca, możliwego coś nowego ewentualnie, bo tutaj dla niektórych może być podpisanie umowy nawet nowej. Także, moi drodzy, możecie się tego spodziewać. A dla niektórych szkolenia, tak jak powiedziałam, i oczywiście duża ilość wzmożonej pracy, czasem mogą być jakieś kontrole. Także u wodników bardzo pracowity się zapowiada czerwiec. Zobaczmy, praca, kariera. Praca, kariera. No widzicie, moi drodzy, tutaj są nowe początki. Bardzo możliwe, że będziecie podpisywać jakąś umowę. Nie śpieszcie się z tym. Dużo obowiązków u Was jest w ogóle. Umowę, jeśli będziecie mieli nową do podpisania, zaczniecie nowy rozdział w karierze swojej, pracy zawodowej. Pamiętajcie, żeby tą umowę dokładnie przepatrzeć, przeczytać. Wszystkie teksty małym druczkiem, które są napisane na dole. Wszystko, żeby wiedzieć dokładnie, dopytać się, bo możecie podpisać umowę i na tej umowie może nie być wszystkich na przykład Waszych obowiązków. I zaczniecie pracę, a tu się okaże, że tych obowiązków jest znacznie więcej jak na umowie. I to się przełoży na Wasze po prostu zranienie. Będziecie czuć się urażeni, że oszukani, zniecierpliwieni. I tak dalej. Po prostu ktoś pomyślicie, że Was oszukał. Także tutaj z nowymi umowami uważamy. No dobrze, zobaczmy dalej, co w finansach. Co w finansach, kochani? Co w finansach? Finanse dla wodnika. Nowe początki w finansach na pewno. Bardzo kreatywnie będziecie podchodzić, dużo energii na to wszystko będziecie przeznaczać. Na pewno z chęcią będziecie działać. Możliwe, że współpraca jakaś finansowa z kobietami. Tutaj w finansach też trzeba będzie dokończyć pewne urzędowe sprawy, które przyniosą dokończyć albo nawet zacząć. Niektórzy będą potrzebowali zacząć jakieś sprawy urzędowe. Albo też, tak jak powiedziałam, że już uzupełnić jakieś braki tutaj. W finansach myślę, że duża kreatywność, wielka, czego się tkniecie, z tym sobie poradzicie, bo macie dużą moc. Także finanse powinny się zgadzać. Zobaczmy, co w miłości, w uczuciach. Co w miłości? Co w miłości u wodnika na czerwiec? W miłości ktoś może powrócić do Was z przyszłości. Bardzo dużo dobrych, ciepłych emocji. Tutaj również możecie liczyć na pomoc mężczyzny, króla monet, ziemskie znaki, byk, panna, koziorożec, ale także, moi drodzy, pojawia się ktoś dawno niewidziany u Was i naprawdę przyniesie Wam dużo szczęścia i takiej, moi drodzy, radości. Przeniesiecie się wspomnieniami gdzieś w przeszłość. Także tu jakieś niespodzianki się szykują w uczuciach. Bardzo dobrze. Co w domu, moi drodzy? Co w domu u wodnika?
W domu trochę, moi drodzy, może być załatwienia, dużo spraw, wielu spraw z dziećmi. Tutaj jest koniec i początek różnych spraw. Może też tak być, że po prostu wasze dzieci będą wymagały większej ilości finansów, większej ilości opieki, sprawy jakieś urzędowe, pisma, które trzeba będzie uzupełniać, zacząć coś. Może być trochę nerwowo i chaotycznie. Możliwe, że będzie dużo obowiązków w tym miesiącu w rodzinie. No dobrze, zobaczmy w zdrowiu. U wodnika zdrowie teraz. Zdrowie ogólnie. Bóle głowy mogą się pojawić. Oczywiście bóle nóg, dolny odcinek kręgosłupa tutaj może się pokazał się. Dolny odcinek kręgosłupa, tutaj też moi kochani, stawy, nogi. Oczywiście też tu się pokazuje spadek energii i jakieś wyczerpanie przy układzie pokarmowym. Do tego bóle głowy, kontrola u lekarza w ogóle się pokazuje, moi drodzy, bo tutaj są pewne sprawy. Mogą to być, moi drodzy, sprawy związane z kośćmi, ze stawami, ale też może być po prostu jakieś przeziębienie czy grypa, która może was dopaść i zwalić z nóg. Nie u wszystkich, ale może. I niespodziewane sprawy dla wodnika w tym miesiącu, kochani. Niespodzianki, niespodzianki. Niespodzianką może być, moi drodzy, powrót kogoś z przeszłości, oczywiście. To może być osoba albo też sprawy z przyszłości finansowe, które trzeba będzie załatwić. I też niespodziewanie może być jakieś choróbsko. Moi drodzy, tutaj uważamy na jakieś powracające wirusy, bakterie, bo może nas dopaść coś tutaj właśnie niespodziewanego. No, tam coś wychodziło już w zdrowiu, także uważamy na siebie. I teraz, moi drodzy, koniec tarota i wyrocznia obiecana na koniec. Wyrocznia. Głęboki oddech. Karta numer 7. Głęboki oddech, czyli moi kochani, to jest bardzo ciekawe, ponieważ tutaj chodzi o lęk. Lęk prosi o Twoją uwagę i uzdrowienie. Właśnie teraz Ty lub ktoś inny działasz w pozycji lęku. Jesteś, jeśli dostrzegasz także czerwone flagi, może zmierzasz w kierunku prawdziwego niebezpieczeństwa. Być może powtarzając lekcję, której nie musisz odbyć ponownie. Możesz uhonorować ten rodzaj lęku, mówiąc dziękuję i ochronić, przepraszam, się, wybierając inną ścieżkę. W tej chwili masz wszystko, czego potrzeba, aby dokonać tej zmiany. Z drugiej strony, jeśli lęk otacza pomysł o podjęciu ryzyka, bądź uważny. Gdy wychodzisz ze swojej strefy komfortu, potrzebne jest całkowite zaufanie, zaakceptowanie dyskomfortu wywołanego przez coś nowego. Prosi o odwagę, by skoczyć w nieznane i wiedz, że wszystko będzie dobrze. Ale miej na uwadze, że wszystko będzie dobrze nie oznacza wszystkiego, czego oczekujesz. Historie z przeszłości mogą teraz kształtować Twoje oczekiwania i wywoływać lęk w oparciu o przewidywany ból. Nie izoluj się ani nie daj się nabrać na fałszywe przekonanie, że życie jest zbyt bolesne i należy unikać zaangażowania się w nie. A może pokochaj tę część siebie, która się boi, źle się zachowuje i powoduje całe to niepotrzebne zamieszanie.
Nigdy nie będziesz szczęśliwy, jeśli ta mała część ciebie będzie kontrolować twoje życie. A będzie, jeśli na to pozwolisz. Pamiętaj jednak, aby być delikatnym dla siebie oraz innych. Gdy zniwelujesz napięcie i zrelaksujesz się w swoim życiu, wszystko będzie jaśniejsze i bardziej przyjazne. Już dziś wybierz miłość zamiast lęku. Zadziwi cię ta zmiana. Moi drodzy, tutaj kluczowe pojęcia do tej karty: prawdziwe wyczekiwanie niebezpieczeństwa, projekcja zagrożenia bez pokrycia, tryb walki lub ucieczki, niemożność skupienia się, zaufanie do wszechświata jako sposobu na uwolnienie lęku. Także zaufajcie wszechświatowi, moi drodzy, wybierzcie miłość zamiast lęku i zadziwi was ta zmiana. Tym akcentem kończę horoskop dla wodników. Pozdrawiam bardzo gorąco, do usłyszenia.